Lekcja mówienia dzisiaj jednak nie ma dyktanda, będzie coś innego, a mianowicie zastanówmy się, co powiedzieć, jeśli ktoś coś powiedział, a ty nie dosłyszałeś, nie dosłyszałaś końcówki. Tylko końcówkę powtórz, bo nie dosłyszałam. To zastanów się, co to można by w tej sytuacji powiedzieć. Napisz w komentarzu, opcji jest wiele. Moja propozycja jest taka. Sorry, could you say that again? I missed the last bit. Sorry, could you say that again? I missed the last bit. Wyobraź sobie tę sytuację, przeżyj ją w swojej wyobraźni i powiedz to na głos, to co chcesz powiedzieć. Potem, kiedy w życiu zdarzy się taka sytuacja, a niewątpliwie zdarzy się na pewno, to wówczas będziesz już mieć wrażenie, że ta sytuacja już była i ty po prostu mówisz to swobodnie, tak? Już masz doświadczenie z tą sytuacją. U mnie ta metoda bardzo dobrze zadziałała, wypróbuj u siebie. I daj znać, jakiego innego zwrotu można by tu użyć jeszcze. Nie dosłyszałam, czy możesz powtórzyć. I missed the last bit. Can you say it again, please?